syndromy, objawy DDA są takie i do najpopularniejszych należą niska samoocena, poczucie bezwartościowości u tych osób, poczucie cierpienia, poczucie krzywdy, poczucie takiego osamotnienia, zbyt duże poczucie winy, problemy z wyrażaniem i okazywaniem emocji, też bardzo częsty objaw, problemy w rozpoznawaniu i werbalizowaniu własnych potrzeb, problemy z tworzeniem głębszych i trwalszych związków, bardzo często występują, problemy z przeżywaniem radości, zabawy i relaksu, lęk przed bliskością, lęk przed odrzuceniem, też bardzo charakterystyczna cecha, problemy z przestrzeganiem własnych i cudzych granic, silna potrzeba kontroli. Mamy jeszcze tendencję do odpowiedzialności, nasilona kontrola i perfekcjonizm oraz tendencję do izolacji i skrytości, a ostatnim takim punktem jest zachowanie potencjalnej ofiary. Natomiast co zapewnia terapia dla DDA w następnym filmiku. Pozdrawiam, nasz Zapał.